Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i jesteśmy na planie filmu Ostatni Samotnik. Jak widzicie, tutaj dzieje się akcja, a ja jestem pozombiakiem. Będzie hit internetu. Zombie song. Musi wyrównać. Gotowe! Że zombie gadały, to było takie ra, żyje, ra. Przepraszam, wszystko w porządku, jak się otrzymałem. Kurwa, bo zaraz będzie. No to jakiś ten, jakiś dem. Ktoś to jest też oficjalnymi chuliganami Jezusa Chrystusa, nie? Tak, że to... Jeszcze raz powtórz, bo niewyraźnie. Też mamy taką nadzieję. Jadą, wiesz, Irwina zobaczyli, myśleli, że mu trzeba pomóc, taki podarty. Jak ja to widzę? Mi? Nie, ja mogę nakręcić, jak sobie nie radzicie. O, super. Masz takie zadanie? Chcę ci pomóc, przyszłać? Nie, dobra, ja szukam batona. Batona? Dobra, wafla szukam. Wafla, nie batona. Batona już znalazłem. Dobra. Czekam, ale gryza. Teraz to gryza. To białe pudełko niech coś weźmie. To białe pudełko. Nie, bo no, tam dużo miejsca zajmuje. Co macie za batony? Jakie to są? Princesa. Dawaj batony. To Ramadi, chodź zobacz. Kawałeczek. Ty to masz to auto zamknięte? Nie mam więcej. Bo auto jest zamknięte, no ale tam ten... Valentyna ma klucz. Oho, dobra, to może się... Jest szansa, żeby tam skoczyć do tego auta i obrócić? Tak, znaczy nie, to już szeryfa pytaj. Tego damy normalnie. Panie Rezyseze! Spoko. Dobra, powtórzymy to jeszcze raz. Teraz się skup na... Masz Pawła. Paweł też i samochód normalnie. Chyba, że nie przystanie, ale przednia to jest. Zimno ci? Dobrze. A więc tak. Ty masz tą śrubę, teraz nagraj Grzegorza. Grzegorz, okej. Okay. Jakie kanapkę? Na samochód normalnie. Paweł normalnie samochód, damy sobie normalnie. Normalnie. Po drugiej śrubie, jak drugą śrubę rzuci, musisz przejść na Karola. Dobra, okej. Okay. Jak Paweł rzuci drugą śrubę, będziesz ty nagrywany. Dobra. Tak, więc bardziej się skupiasz. Jeszcze raz to samo i lecimy. Może być... Panie reżyserze, jak tam wrażenia? Ale ładna kamerka. Bardzo. Chciałbym... Co? Nie dam ci. A ty masz dodatkowy obiektyw? Nie, to jest taka osłona. Aha. No. Dobra, chodź, nagrywamy. Czy zombie zdąży skoczyć do samochodu po papierosy? Zdąży. Dziękuję. Ale jutro. Ale jutro. Dobra, no na pewno.
obiad. Tylko co trzeba złapać i ogień rozpalić. No. Akcja. Jak ci się podoba twoja rola? No, słabo to widzę. To dla waszych fanek i dla waszych fanów. Idź aż przez kamerę. Prosto dla ciebie, tak? Tak, lecisz. Samochód mnie przejechał, też żyje. Może się skuszę na chwilkę. Bo jedna jest mniejsza, druga większa. Co? Że chce się potem źrenice zmniejszały. Bo mi się nieregularnie to zrobiło. Jedną miałam nie wiem właśnie. A drugą miałam jakoś nie zauważyłem. Wiesz co, po prostu poszedłem spać. Właśnie wróciliśmy z planu. I wróciliśmy. Tak. Dużo się działo. Jak wrażenia? Dużo nagranej? Dużo dzisiaj do roboty wykonanej? Dużo się działo, dosłownie się działo, bo siedzieliśmy... Tak, siedzieli przed słońcem bez ruchu przez 15 minut. Tak. Takie zdjęcia. Żeby słońce zachodziło, oni stali... I nie było, że ten, my nic nie robimy. Nie? Jak u Kurosawy Siedmiu Samurajów, co jest ta scena, co pada deszcz i patrzy za te wersje reżyserskie. Tak, nie? No, i my to samo. W ogóle te azjatyckie filmy są takie, niektóre jeszcze są taka dłużyzna, że po prostu jest ten... My mieliśmy deszcz komarów za to. Tutaj też było. Tak? No. A my siedzieliśmy, nie mogliśmy się odgodzić. A no, właśnie dlatego takie sobie wybrałem. Powiesz, Karol, coś dla moich widzów o filmie? O swojej roli? Moja rola jest super. Film jest ekstra. Bo jeden karton jest taki, że to jest wszystko. Jest 8 rano. Witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień. A jak wrażenia po pierwszym? Bardzo dobre. Opaliłem się trochę. Dzięki. A jak komary? Czy komary nie były przeszkodą? Szczególnie w tym 4 lapsie. Jak widzieliście, ekipa już zebrała się filmować dalej. Ja jestem w Zielonej Górze. Mam jeszcze niecałą godzinę do PKS-u. Jak już przyjechałem te pół Polski, to postanowiłem odwiedzić mojego kumpla w Gorzowie. To tylko 100 km. Nowoczesność w domu i w zagrodzie. Bilet kupiłem sobie przez internet. Dostałem go na SMS-a. Oczywiście mojego autobusu nie było na rozkładzie, bo nie ma na rozkładzie autobusu do Gorzowa, tylko do jakiegoś Unieścia. No ale jakoś miła pani w kasie była bardzo pomocna, więc chyba dam radę dotrzeć na miejsce. Do domu.